Witam, Koristejo. Tym razem wybierzemy się. Minęło dość czasu, by Maria Curie dowiedziała się od wilkołaków wszystkiego, co jest jej potrzebne. Pora ją odwiedzić. No dobra. Zdobądź informacje o wynikach badań. Może dostaniemy jakiegoś questa, bo w sumie nie wiem, gdzie by się wybrać. Nie nudź. Jak przebiegają twoje eksperymenty z wilkołakami? Wyniki są dosyć nieoczekiwane. Wszystkie badane okazy wydają się mieć wspólnego przodka. Byłoby idealnie, gdybyśmy mogli zdobyć próbkę krwi od tego wilkołaczego praojca. Mogłabym szybko uzyskać stale replikowany substytut. Szkoda, że to niemożliwe. A jednak postaram się zdobyć jego krew. Ciekawe, z kim można by porozmawiać o tym wspólnym przodku wilków i wilkołaków. Może mój stary druh, Gryzak, będzie coś wiedział. I co, znowu musimy się do niego udać? Pewnie tak, ale... A na razie to bym wolał coś łatwiejszego. Albo też ciekawszego. A zobaczmy jeszcze tu na chwilę. O właśnie. Symeonie, mam dla ciebie zwój o nazwie chroniące leczenie. Pozbądźmy się tego wszystkiego, niech on tam nad tym pracuje. Ale wiadomo, potrzebujemy aż po 3 sztuki. Na przykład wskrzeszenie bardzo by się nam przydało. Okej. No przyjmij to. Zobaczmy, może coś tu się zmieniło, ale nie. To, co było, jest... Hipnoza... Nie, damy sobie spokój. Ale tu ceny czarów, no to są naprawdę masakryczne. Dobrze, teraz gdzie bym mógł się wybrać? Na pewno... A zaraz, czy ja siódmego? Tak, dodałem sobie. To postatek, czyli na Białe Wzgórze. No i teraz od wyboru do koloru. Dawno nie pływałem na tym stateczku. Wybierzemy się tutaj. Pamiętam, że znajduje się tu takie miejsce, które stosunkowo słabo przebadałem. Ale widzę, że siła armii tu jest... niesamowita. To chyba tutaj... Zresztą zaraz się przekonamy. O właśnie, o tym myślałem. Bo tutaj to się pewnie nie dostaną. Tylko teraz przygotujmy się. Klawisz D to jest kopanie. A, dobrze, tutaj ominiemy. No i tu jest problem. Oj, wizerunkę czerwoną. Czyli warto byłoby się tu jednak zainteresować. Ale widzą niestety bardzo silną jednostkę. Aj. Jeszcze jedna. Nie. Okej. Tutaj coś jest. A tak. I coś jest zakopane. A, tam złoto przegapiłem. Czy ja zdążę? Runa magii. No nic, musimy walczyć. Może to się uda. Pomyślmy. To. Mrożne objęcia. Tutaj. I oczywiście przyłożymy potężną
falą ognia, czyli deszczem ognia. I teraz tak, tu musimy na pewno odwrócić uwagę. Czyli tak. I jednostka do tankowania obrażeń. No, mogła być potężniejsza, dużo potężniejsza. Mam nadzieję, że arcydemony wytrzymają pierwsze ataki. A już nie mam jednostki do tankowania obrażeń. A za chwilę będę miał nawet obrażenia. Jednego straciłem. Demonologa. Zobaczmy, co mi to... O. Miejsce bardzo dobre. Problem jest tylko taki, że kula ognia trochę nie bardzo tutaj uderzy. A... Może leczenie? Mhm. Czyli tak. To. I przywołam jednostkę, bo może będzie miotającą jednostką. Aha, ja będę mógł wskrzeszać. Dobra, to nie jest problem. Czekamy. Może damy radę. Ale widzę, że strasznie mnożą jednostki. Muszę wycofać. Czyli tak, tutaj. Następnie. Zrobimy to w ten sposób. Tańszy deszcz ognia. Tutaj. Teraz droższy deszcz ognia. Tutaj. I jeszcze możemy od arcydemonów. To nie było zbyt mądre. Tracicie czas, ale to mi się podoba. No to niestety już po. Dobrze, jednostka się wysunęła. Właśnie, teraz ja bym... Ale to jeszcze brakuje, prawda? 31. Kogo ja bym tu przejął? Może... A może... Ha... Ale tu mnie kusi. Czyli tak, czekamy, potrzebują szału. Jest, szał się już pojawił. Oj, to jest chyba uśpienie czy coś tam, nie? Sen. Usypia przeciwnika. Uśpiony cel nie może podejmować żadnych działań. Spokojnie. Ja wam pokażę działania. O, właśnie. A tu będziemy palić. Już za chwileczkę. Byłoby warto skończyć. To jest jednostka jednak miotająca, więc bijemy. I co? Może moja nowa tura się zacznie, co? A ile właściwie ja bym tutaj mógł zabrać? Nie za wiele. To może jednak leczące totemy. Żeby denerwować przeciwnika. Okej. Tutaj na razie nic. Jest dobrze. Okej, tracą czas, ale nie podoba mi się to, że się rozchodzą. Wulkan. Na pewno warto byłoby go użyć, ale jeszcze chwila, moment. Tańszą wersję. Uderzyłbym tutaj. Chyba, że jednak... Że jednak tu. Natomiast droższą wersją uderzyłbym tutaj. Okej. Tutaj, czy to by miało sens? Nie bardzo. Może... Spowodują, że... O właśnie, tutaj przyblokujemy.
Niech tak zostanie. Ktoś tu chyba rozum zapomniał zainstalować. Ale co można oczekiwać od roślinki? Dobrze, walczcie tutaj. I pewnie obrażenia, co? Aha, czyli dwóch już straciłem, ale to na razie nie jest jeszcze problem. Czyli tutaj nic. Tutaj musimy zacząć zadawać obrażenia. To solidne. To może dla odwrócenia uwagi i jeszcze jeden leczący. Aha. Tutaj na razie czekamy, ale może zbiorę wszystkie w kubkę moje jednostki, żeby później za jednym razem wyleczyć. Znaczy wskrzesić w sumie. Też jednostka została uśpiona. Dobrze, ale teraz trzeba się zastanowić. Słabsza wersja ognia, to na pewno. Tutaj. Natomiast mocniejszą. Tutaj. Też, no wilkołaki nie są dla mnie w tej chwili groźne. Tych faunów jest trochę mało. Tu jest największy problem. A nie chcą tak bezpośrednio atakować arcydemonami. A właśnie, jeszcze chwila, bo jeszcze mamy przecież to. Wow, tylko gorzej jak na pułapkę. Dobrze, spróbujmy. Ale nie, bo przecież ta jednostka się utrzymuje w powietrzu, więc pułapka nie stanowi problemu. Prawda? Prawda. Nic się nie stało. Dobrze, to tu może poczekajmy. Ach, straciłem taką fajną zabawkę. Taki fajny odwracacz uwagi. Ha. Ach, przeżył. Dobrze. Tu? Czy tu? Nie no, raczej tu. Muszę się Nie, no dlaczego unik? Nie miało być uniku. Dobrze, kolejny odwracacz uwagi. Powiedzmy, że tu. Tutaj czekamy. Tutaj ja nie chcę uderzać, ale możemy przywołać ciernie. Tutaj. Bardzo dobry pomysł. Ja muszę po prostu rozmnożyć jednostki, które będą odwracały uwagę. Tutaj na razie nic. Aha, zapomniałem przesunąć szamanów. No dobra, niech będzie, że tak jest. I niech będzie, że tak też jest. Okej. Okay. Tracą czas. A my tu będziemy palić. Za chwilę już. Mało. Many. Ale spokojnie. Tak. I tak warto tu uderzyć. I mocniejszą wersję. Aha, teraz ja mogę tylko raz czarować. To czyli tak, tutaj na razie czekamy. Okej. Ten unik bardzo się przydał. Tu liczymy na to, że jednostka w pułapkach padnie. Nie no, proszę, żadnych wilków i żadnego wycia. A, ale to dobra, to nie ma problemu na razie. Dobrze, może nową jednostkę przywołam, oby. Tutaj to jest całkiem fajne miejsce. Jednostka też jest bardzo fajna. No właśnie, teraz pamiętałem. I teraz więc znowu potrzebujemy coś, co będzie odwracało uwagę. Czyli tutaj. I powstała linia obrony. Tutaj na razie czekamy jeszcze 4 tury. Bo chciałbym przywołać nową jednostkę, ale na razie nie możemy. Aha, tutaj czekamy.
tutaj nic nie zrobią w tej turze. No właśnie, to teraz muszę pamiętać, że tylko raz mogę czarować, ale bardzo dobre miejsce jest do czarowania. Myślę o tym, żeby tu zaatakować. Tutaj jeszcze dwie tury. 13 szał to za mało. Jak będę miał 17, to spróbuję znowu użyć tej umiejętności. No dobrze, oddajmy tutaj turę. Nie będę z tej jednostki korzystał. Tu można by uderzyć. Aha, potrzebujemy szału. No dlaczego? Proszę nie robić uniku. A, taki fajny totem. Specjalnie wybierałem. Dobrze, no to cóż, kolejne. O, pułapeczka. Dobrze. I jak największe obrażenia. Tylko, że teraz to już kulą ognia nie bardzo będę miał jak tu uderzyć. Muszę coś innego wymyślić. Okej. Aha, to taka czasówka była. Czas minął i padła. Przywołańcy. Tutaj na razie nic. I komu się dostanie? Aha, też przywołańcy, ale to pewnie... Właśnie nie, też mają inny kolorek, więc... Ale nie, no ja bym musiał zacząć tutaj jakieś obrażenia zadawać, bo to się może źle skończyć. Ale niestety mam tylko 19, ale uboższą wersją. Powiedzmy za 11. O, jakbym tak tu uderzył. Stracę co prawda 4 demony, ale wydaje mi się, że warto było. To będą kolejne straty. Ale dobrze, bijemy. Okej. Coś tu jeszcze bym musiał może strzałem zrobić. O. Płomień namiętności, właśnie, właśnie. Tutaj. Chyba, że... Nie, nie, tutaj. Bo będzie można przywołać nową jednostkę. Tutaj. Nie no, to raczej uderzymy. Chociaż... Nie, nie. Tutaj uderzymy. Chociaż tu też mogłem w sumie. A spokojnie. Niech się mana regeneruje. To jest najważniejsze. Kolejny totemik. Tutaj. To jest nieśmiertelny totemik. W ogóle dziwię się wam, że próbujecie atakować. No ten już niestety, przynajmniej nie teraz, może zostać zastąpiony. Ale nie podoba mi się to, że tu przejście powstało. Jeszcze chwilę musi potrwać. No dobra. Tutaj oczywiście przywołujemy jednostkę. Chodzi o to, żeby zablokować to pole. Elficka pieśń to się nie przyda raczej. I to też nie. Ja potrzebuję po prostu jednostki, które będą zajmowały czas moim przeciwnikom. Tutaj na razie nic. Możemy przypalić, ale... Tu bym musiał uderzyć. Co prawda stracę demony, ale obrażenia też będą solidne. Ale jednak, jak to nie jest pełna wersja, to jest to dużo słabsze. A właśnie, właśnie, zaraz, zaraz. Przywołanie, przywołanie. Ma sens. Tutaj. Haha, jednostka miotająca. Okej. Okay. A! Wytrzymał. Totemik.
Ale muszę powiedzieć, że mam za mało many. No niestety, ale taka jest prawda. Coś trzeba z tym zrobić. Przeszkoda? Czy może to... Przeszkoda nic nie da w sumie. A właśnie. Może uzbierajmy jeszcze. I tu bym przejął, jeżeli zdążymy oczywiście. Tu, tu. Bijemy. No. Tak, tego nie wygramy, no. Totem życia. Tutaj. No niestety straciłem. Bardzo ważną jednostkę. O, przywołujemy kolejną. Ale jeszcze może to. Tutaj. Czyli krwawy pentagram. Jednostkę tutaj. I co się trafiło? Miotająca. Czyli tak, na pewno nie chcemy uderzać. Po prostu użyjmy... Właśnie, kołysanka. Hipnotyzujący głos skłania wrogi oddział od... znaczy od pierwszego do trzeciego poziomu do snu na jedną turę. I nie działa na istoty odporne na zaklęcia umysłu, ale... Ale zobaczmy... Aha, to jest grupowe! To nie jest złe. I ja mam już odpowiednią ilość szału, co oznacza, że tutaj przejmiemy. Może coś z tego wyjdzie. Liczę na wskrzeszanie. Ha. Ale to jeszcze nie teraz. A te jednostki śpią, prawda? No. To tak, skoro śpią, no to wulkan. Jak się obudzą, to będą bardzo zdziwione. Many mam troszeczkę, ale... Czy to ma sens? Aha, pewnie trafienie obudziło. Ale na to nie miałem wpływu, bo to jest jednostka, która działa sama z siebie, więc... Nie no, tak tego nie wygramy. Nie niszczmy sobie. A można by tu, a można by tu, ale to miejsce jest lepsze. I fajna formacja się dostała. I powiem wam, że powinienem chyba teraz już uderzyć... uderzyć czarem. Chodzi o to, że za chwilę demony tutaj dobiegną, a ja nie chcę ich niszczyć. Żywiołaki... Nie, to może w ten sposób. O, i nie będzie strat własnych. Teraz tak, tu musimy zagrodzić przejście. No właśnie, totem życia. To może zrobić. Tutaj nic. Tutaj... Czy ja chcę jednostkę przesuwać? Elficka pieśń rozbrzmiewa, pieśń, która inspiruje wszystkich elfickich sojuszników. Nie, nie, nie posiadam. A to czy nic nie zrobimy? Czy ja mogę coś za 11? Nie, ja chyba poczekam na 17, bo to bardziej miałoby sens. O właśnie, to jest jednostka na czas. To w sumie mogłem uderzyć, ale to bym musiał sprawdzić, ile ona jeszcze będzie się trzymała, a nie zrobiłem tego, no to sami rozumiecie. To jest bardzo ciężki pojedynek, to trzeba myśleć. A właśnie, 4 many to jest naprawdę mało, także teraz tego nie wykorzystamy. Tu, tu, nie, nie, czekamy. Okej, okay, no ale to ma trzymać się. Nie można było tu trafić, ale nie, no w sumie wulkan by został zniszczony. No ale teraz też został zniszczony, więc... Ale ty miałeś atakować nie moje jednostki, tylko obce. Tutaj to by miało sens. Uderzmy. Czekam na 17 szału. 16 jest. Kolejna przeszkoda.
miało sens tutaj. Za chwilę będę mieszał. A nie, nową jednostkę. Okej. Tutaj nic. A co ja mam za 4 w sumie? Bezbronność. Ale nie, nie, może poczekajmy, może uzbieram znowu już trochę ognia. Tutaj nic. Jeszcze poczekamy. Nie jestem pewien, czy to... Znaczy, czy jakieś straty jeszcze zostaną zadane. Tu może nic nie róbmy. Teraz tak. 5. Mało. Czekamy. Ale to pole nadal jest chyba podpalone, także może straty zadawać. Nie, no proszę tu nic mi nie przywoływać. O. Straciłem 2 własne totemy. Ale jednostki też nie ma. I moje demonice tutaj będą blokować. Ale dobrze byłoby zabić. Aha. To jest racja. Ale jeszcze wpierw bym... Płomień namiętności użył w tym miejscu. Tutaj zabijemy. Chyba, że będzie unik. I to byłby wtedy problem. Ale może nie będzie. Nie ma. Dobrze. Tym razem się udało. Aha. Ale nadal potrzebujemy totemy do odwracania uwagi. Chociaż z drugiej strony... Ile by to... To może na razie się z tym wstrzymajmy. Okej. No tak, to nie podoba mi się to. To miało zupełnie inaczej wyglądać. 13. Spalimy ich? Słabsza wersja, bo słabsza wersja. Czy może poczekać? Nie, nie, poczekamy na pełną wersję. Dobra, to tutaj nic. Tutaj... Nie, nie, ta jednostka tylko przywoła formację nową tutaj. Tutaj... Czy już? Chyba jeszcze nie już. Może to? Nie, nie, zaraz, zaraz, chwila, moment. Teraz lepiej nic. Czekamy na pełną wersję. Tutaj też nic. Właśnie, możemy użyć tej wersji. Tutaj. I zobaczymy, co się tutaj wydarzy. Dobrze, u nich zadziałał. Ale nie podoba mi się to, że jednostka się przemieszcza bardzo blisko moich jednostek. Ilu przywołańców? Ale nie jest dobrze. To może tak. Ale nie, to się jeszcze nie przeładowało, prawda? Bijemy. To nie ma sensu, to pewnie za mało zabierze. Czyli nadal musimy odwracać uwagę. Taka przeszkoda tu może mieć sens. W sumie wolałbym, żeby wilki, znaczy wilko-elfy przeżyły trochę dłużej. Teraz muszą tu zabić jednostkę. A jeszcze spójrzmy, bo może trucizna. Wow, bijemy. Nie czekamy na nic. Tu nic. Tutaj... Nie, nie, nie atakujemy. Chciałbym zablokować to pole, ale nie mogę. Czy nic nie robimy? Na razie się z tym wstrzymamy. Przywołamy nową jednostkę. Tutaj. Okej. To nie zabije. Aha, nie mam teraz. Chyba, że tańszą wersją.
7 to nie, 5. Zawsze to coś. Tutaj wulkan, nie, poczekamy. Dobrze. Aha, to był jeden chochlik. Chociaż żeby tutaj stanął, to już by było lepiej. Ale tu się zaczyna robić niebezpiecznie znowuż. Jeszcze do tego biotająca jednostka. O, dobrze, pole jest zablokowane. A to? No dobrze, niech będzie, że tu. Tutaj... To pole mogę zablokować. Będzie. Okej. Ha, fajnie, walczę między sobą, dobrze. To mi sprzyja. A, dobra. To też ma sens. Tutaj czekamy, jeszcze dwie tury. A czy ja mógłbym już... A, nie. Ale ile to jeszcze? Jedną turę? Tutaj nic nie zrobimy. Ta jednostka i tak bardzo słabe obrażenia by zadała. Ale podoba mi się to blokowanie. Jestem w stanie za chwilę znowu coś tutaj postawić. Tu nic. Tutaj... Ja nie zamierzam atakować, ja raczej bym chciał... blokować. Czy przywołać nową jednostkę? Tutaj, na tym polu. O, właśnie. Tu można wycofać. I... Aha, teraz nie mogę, ale mogę strzelać. Niech będzie. No taki atak mógłby być bardzo niebezpieczny, więc tego nie zrobimy. Po prostu zostajemy tutaj i czekamy na to, co się wydarzy. Nowa tura. Dwie many, to jest trochę mało. Ale można jednostkę przywołać właśnie tu. I to ma sens. Co to za jednostka? Może być. Okej. Okay. Co jeszcze mogę zrobić? Właśnie nic. To zostawmy to tak jest. A jeszcze coś bym chciał sprawdzić. No właśnie. Tutaj. Zawsze to jakieś solidne obrażenia będą. I przede wszystkim jednostka jest bardzo dobrze blokowana z każdej strony. Już pomału można będzie myśleć o wskrzeszaniu. Także tu nic. Oj, została tutaj droga odblokowana. Nie, no proszę nie odblokowywać tego. Zadajmy obrażenia. Okej. Chociaż nie, no chciałbym, żeby przeżyły jak najdłużej. Dobrze. To zablokujemy tutaj przejście. Mam już 4 many. Jeszcze jeden punkcik potrzebuję i mogę zatruć tańszą wersją. Jest. Zaraz to zrobimy. To mi się podoba. Tak. I zatruwamy. W tej chwili to jest najgroźniejsza jednostka przeciwnika. Tu nic. Nie, tutaj nie. O! Przywołamy nową jednostkę. Dobrze. Teraz... Nie, jeszcze za wcześnie. Tutaj... to ja raczej bardziej wolę
blokować. Także nie będziemy w ogóle atakować, bo jednostka mogłaby oddać, więc po co? Blokowanie jest korzystniejsze. Tutaj... Nie, no nic nie zrobią. A ile by to zabrało? Za mało, nie warto, lepiej poczekać. Czyli tutaj nic nie robimy. Chyba, że... Dobra, nie będzie. A ucieczka się uda? Tak. Myślę, że jeden chochlik spowodował panikę w tym oddziale. Tutaj... Aha, możemy generować jednostki. Pojawiło się coś nowego? Nie. O, to możemy. Demoniczny. Tutaj. To może się przydać. No i zużywamy szał, a to też ma znaczenie dla rozwoju orzeszka. Tutaj nic nie robimy. Jednostki mają po prostu tylko żyć i odwracać uwagę. Niestety jeszcze są zbyt mocne ciernie. Tu pole zostało zablokowane. To niestety jest odblokowane. Zadajmy obrażenia. Okej, okay. Zaczyna być coraz ciekawiej. Blokada tutaj, ma to sens. Trudno. Tutaj przyzwiemy kolejną jednostkę, ale jeszcze najpierw to. I tutaj kolejna. Mam nadzieję, że miotająca. Nie. Tutaj nic. Chociaż mógłbym zaatakować, bo i tak za chwilę ta jednostka pewnie padnie. Niech będzie. I jest dobrze. Wskrzeszamy. Nie, no wydaje mi się, że w tej turze jeszcze nie zakończą, więc czekamy. Tutaj... Dobra, niech będzie. Przyspieszmy to. O, pięknie. Amorek podziałał. Teraz tak. Tu bym chciał zaatakować... Niech będzie. Ale niestety jednostka nie zdążyła się wycofać, ale poniosła małe obrażenia, więc nie ma problemu. Tu nic. A czy mógłbym... ale to chyba bardziej wolałbym tu. No dobra, nie będzie, że tu. Zawsze to mniej. Wydaje mi się, że warto będzie tutaj podejść, ale nie uderzymy. Po prostu niech jednostka tutaj stoi, może skupi uwagę. Tutaj, tu możemy... nic nie możemy. To czyli nic nie robimy. Czekamy. Tutaj też nic nie zrobimy. Jest dobrze, tak jest. Dobrze. Akurat najmniej ważną dla mnie jednostkę ciernie zaatakowały. Okej. Kończymy? Jest szansa. Ale raczej widzę to tutaj. No co to ma być? A, to było piękne, tylko że przy okazji totem. Ale to nie jest problem. 12 tych rusałek chyba nie wywoła tu wielkiej tragedii. No właśnie, może uderzmy w ten sposób. Na to unik chyba nie podziała, co?
Mhm. Teraz to już będę się wskrzeszał. Bo w sumie została tu tylko jedna groźna formacja, ale ona nie jest zbyt groźna, nie przesadzajmy. Tu możemy uderzyć. Pewnie i tak za chwilę jednostka padnie. O, właśnie. To cóż, użyjmy. Po raz pierwszy. Zgadza się, tylko dwie jednostki straciłem. To można by było tu podejść i uderzyć. Chyba, że strzelimy właśnie. Tak, strzelimy. Okej. Okay. Tu by było warto zakończyć to. I jest dobrze. Czyli tak, tutaj nic nie będzie. Ale mógłbym użyć trucizny, tylko nie wiem jak ona na... Znaczy nie pamiętam jak ona na wilko elfy działa. Chociaż chyba mogę nawet lepszą wersję. O! Całkiem fajnie. Jakby to wyglądało? Tylko to mogę. Słabiutko. Tutaj nic. Teraz to już będziemy tutaj dążyli. Chociaż nie, zablokowałem sobie dojście. A, to nic. I tak będziemy dążyli wszystkimi jednostkami tutaj. To można nawet uderzyć. Chcę osłabić. Może się uda, żeby orzeszek jednak dobił. Ale pewnie się nie uda. No właśnie. Nie mogę słabszej wersji. No dobrze, poczekajmy. Okej. Okay. A to? To tak, tego nie zrobimy. Czekamy, co te moje skarby tutaj zrobią. Jeden padł z wrażenia. Tutaj nic. A jeszcze spójrzmy. No nie, to jeszcze chwilę musi potrwać. Chyba, że to by zabiło. Ale nie, to jakiś tam procent. A to? Czyli 3 do 6. No to poczekajmy jeszcze. Ale możemy strzelić. Mhm. Także tutaj nie będziemy atakować. Chyba, że to by bardzo mało... to nie zabierze bardzo mało. Także tak nie zrobimy tego. Czyli tu nic. Wow. Chochlik zepsuł całą zabawę, no. Pięknie, udało się bez strat, mimo że w sumie znowu się wkopałem w pułapkę. I to taką dosyć prymitywną, bo powinienem lepiej mikrować. To można by rozwinąć, ale co mi to da? Obrażenia, to jest ok, ale szał wzrośnie, no to nie. Tutaj, atak orka. Obrażenia, szał, odpoczynek i procent zabitych, nowa zdolność. Na razie w to nie idziemy. Myślę nad tym i nad tym. Ale chyba jednak tu damy. Jednak to się czasami przydaje do dobijania wrogich jednostek. Dobrze, to kasę zabiorę, bo widziałem ją przecież tutaj. Nie, tutaj nic nie zostało zakopane. Ale w sumie udało mi się pokonać bardzo silną armię. O, kolejny totem. Nie wiem o co z nimi chodzi. Prawdopodobnie dostaniemy na nie jakieś zlecenie. Totem siły stoi przed tobą w bezruchu. No właśnie, no właśnie.
Dziękuję wszystkim za obejrzenie odcinka. W kolejnym. Jeszcze nie wiem, dokąd się udamy. Pewnie będziemy walczyć, tylko nie wiem, czy tutaj tym razem dałem radę, ale nie ma pewności, że tak będzie zawsze.